Witajcie z tej strony Artur i nie jest to jakiś zwiastun, to nie jest ta jaskółka, która zwiastuje jakąś większą ilość materiału, ale może o tym w innym filmie. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić kilkoma słowami. Może to nie jest recenzja, bo nie jestem na tyle kompetentny, żeby recenzować książki, ale chciałbym się z wami podzielić moją opinią na temat książki osoby, którą możecie znać ze z moich streamów, którą możecie znać z sekcji komentarzy pod moimi filmami, książki Mariusza Michalaka Stygmat, który dostałem dzięki jego uprzejmości. Mam też kopie dla was, które w jakimś konkursie albo na streamie chęcią wam rozdam, ponieważ jestem już po przeczytaniu i chciałbym właśnie tu kilka słów powiedzieć ogólnie dla kontekstu. Niestety nie czytam już tyle książek, ile bym chciał, ponieważ jak na większość rzeczy związanych z kulturą, związanych z rozrywką i związanych z filmami, z serialami, z grami wideo, niestety nie mam czasu i muszę sobie go bardzo wydzielać. Bardzo dużo czytałem książek w technikum, bardzo dużo czytałem książek, jak dojeżdżałem do pracy, do biura, jeszcze pociągiem, bo dla mnie to jest... Wytworzyła się dla mnie taka kultura i taka strefa, przyzwyczajenie, że czytam książki w komunikacji miejskiej. Bardzo to lubię. Bardzo lubię się odciąć od całej tej otoczki podróży, od ludzi i po prostu skupić się na książce. To też zrobiłem w tym wypadku, bo przeczytałem tę książkę też w podróżach, które ostatnio też odbywam dość często. Ale tak jak mówię, no nie za często zdarza mi się czytać książkę. Ostatnio troszkę do tego wracam, ale to nie jest też jakiś regularny powrót do czytelnictwa. Chciałbym, no ale to nie ukrywajmy, jeżeli mam na tyle mało czasu, że ledwo gram w gry, to dopiero pytanie się za książkę. Ale tutaj muszę was uspokoić, czy... Tutaj akurat ta książka, to jest, dla mnie to jest, jako człowieka zabieganego, zapracowanego, jest to niewątpliwie zaleta. Ta książka, pomimo swoich 200 stron, bardzo fajnie, szybko się ją czyta. Przeczytanie jej mi zajęło około 3 godzin. To muszę to zweryfikować, bo ja zawsze miałem w głowie, oczywiście po czytaniu książek tam lata temu, zawsze miałem w głowie, że sięgnięcie do książki to jest no, kilkanaście godzin albo więcej więcej czasu trzeba poświęcić na to. Ale tutaj naprawdę może też dlatego, że się tak wciągnąłem, ale tutaj naprawdę czas mi minął bardzo szybko. Dobrze, tak więc o czym jest Stygmat? Jest to trzecia część trylogii. Ale na szczęście nie musicie znać poprzednich części trylogii. Ja też nie znałem i pewnie nie uchwyciłem jakichś nawiązań, jakichś smaczków, pewnie postaci, które się pojawiają w tej książce były dla mnie zupełnie nowe, a jakbym przeczytał poprzednie części, pewnie byłbym bardziej z nimi zaznajomiony i zaprzyjaźniony, bądź nie. Ale czytanie tej książki jako trzeciej z trylogii jakby nic to nie kosztuje, w sensie, że nie musimy znać kontekstu poprzednich książek, bo jest to osobna, zamknięta opowieść i jest to kryminał. Jest to kryminał osadzony w alternatywnej, współczesnej Polsce, w sensie alternatywnej, dość podobnych realiach, które teraz mamy, tylko z alternatywnymi, głównie z alternatywnym rządem, z alternatywnymi nazwiskami w rządzie i sytuacją też w kraju, minimalnie. Więc jest to kryminał, jest to dość brutalny kryminał, bardzo mroczny, nihilistyczny, taki ciężki, bardzo ciężki klimat jest w tym wyczuwany, taki aż gęsty, ponieważ opowiada on o zbrodni, która jest podobna do... Tutaj nie zdradzam nic fabularnie, ponieważ mamy to na opisie
z tyłu książki. Opowiada on o zbrodni, która jest powiązana ze sprawą PRL-u. I tutaj komisarz Paweł Bury, podkomisarz. Przepraszam, to jest też żart, który z książki. Rozwiązuje tą sprawę i też musi sięgnąć do historii, musi sięgnąć do akt PRL-owskich, żeby rozwiązać tę sprawę. To jest w tej książce takiego specyficznego, co nie mówię, że jest zaletą. Dla mnie jest trochę zaletą, dla mnie jest to, znaczy nie trochę, dla mnie jest to zaletą, bo lubię, ale was może trochę odrzucić, dlatego chcę o tym wspomnieć, że jest to książka, która bardzo mocno nawiązuje do naszej sytuacji politycznej. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest to alternatywna rzeczywistość, gdzie no, nie mamy odniesień bezpośrednio do ludzi u władzy teraz, chociaż można bardzo łatwo sobie ich skorelować i wiemy, o kogo chodzi, nie pisząc bezpośrednio imienia i nazwiska, ale jest tu dużo polityki, dużo opisów politycznych i dużo komentarza politycznego, który ja bardzo lubię akurat, bo mi się bardzo dobrze rozmawia o polityce. Chciałbym w ogóle, nie wiem czy na tym kanale, może na tym kanale, ten kanal nazywa się Artur Loska i chciałbym tutaj robić rzeczy, które chcę, nie zamykając się w żadne ramy, więc jeżeli kiedyś, ja wiem kiedy wrócę, ale o tym może w innym filmie, że wrócę do nagrywania bardziej regularnych filmów, to one będą o wszystkim praktycznie i też o polityce, bo chciałbym unormalizować dyskusję polityczną w Polsce, przynajmniej częściowo, żeby ona nie była taka spolaryzowana i emocjonalna. O polityce można rozmawiać bez emocji i bez dużych emocji. Zawsze emocje w rozmowie są, bez takich dużych emocji. Więc chciałbym właśnie też normalizować taki dyskurs w Polsce. Znaczy wiem, że nie uda mi się, bo jestem małym kanałem, ale chciałbym właśnie, żeby dyskusja o polityce była normalna dyskusją. Tutaj jest polityka, tutaj jest komentarz, tutaj jest stanowisko autora i możemy wyczytać z książki, co on sądzi o niektórych. Jest no duża doza krytyki politycznej. To jest dla mnie spoko, dla was może być niekoniecznie. Jest tu też oprócz tego opis pewnego youtubera. Ale zostawię wam tą niespodziankę i zagadkę do rozwikłania, który został bardzo dobrze podsumowany w tej opowieści i skrytykowany. Ale no, zostawiam wam do odkrycia, co to jest za youtuber. Nie jestem to ja. Poza właśnie politycznymi nawiązaniami są też nawiązania do takiego youtubowego podwórka. Tylko ostrzegam was, że tutaj jest bardzo dużo nawiązań do polityki, opisów politycznych i ogólnie opisów, ale jest to na tyle zgrabna książka, że przeczytacie ją w 1-2 wieczory, więc myślę, że nie będzie wam to aż tak przeszkadzało, chyba że macie uczulenie na politykę i na komentarze w kierunku władzy, to może wam się to nie spodobać, ale tak to ja przeczytałem w ciągu jednej podróży tak naprawdę. Bawiłem się w porządku, bawiłem się dobrze. Oczywiście, o ile można się bawić dobrze na kryminale, bawić się na kryminale, który jest dość brutalny i nie szczędzi też opisów, jeżeli chodzi o same akty przemocy w nim zawarte. Tak jak powiedziałem, to też nie jest moja jakaś pogłębiona recenzja, ponieważ nie jestem zaprawionym czytelnikiem, ale z tego, co kiedyś czytałem, z tego, co czytuję raz za kiedy, no, była to przyjemna lektura, więc polecam, jeżeli siedzicie w takich klimatach. Polacy akurat bardzo lubią kryminały i lubią, niektórzy Polacy lubią rozmawiać o polityce, więc, znaczy niektórzy, no, większość lubi, ale część nie chce, bo wywołuje w to w nas za dużo emocji negatywnych, ale tutaj, no,
To nie jest dyskusja, to jest książka. To nie jest pijany wuja na weselu, na imprezie rodzinnej. Ten tutaj nie skrzyczy i nie dostaniesz po ryju. Więc premiera 19 maja. Polecam. Z tego co widziałem, to w większości księgarni dostępna ta książka. Ja będę miał dla was dwie takie książki do rozdania w konkursie lub na streamie, jak wrócę, ale to później, bo nie chcę dodawać do tej recenzji zbyt wielu zbędnych elementów, bo bohater jest jeden i jest to stygmat. Tak więc napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie tego typu książki, czy lubicie właśnie kryminały, takie polityczne kryminały i czy czytaliście może książki Mariusza poprzednie. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia kiedyś tam.